Jadwiga Rapacka urodziła się 7 września 1917 roku w Mariampolu jako córka Bronisławy Pileckiej i Jana Strumiło. Miała 3 siostry i 2 braci. Wojna zastała panią Jadwigę w rodzinnym domu w Miratyczach w obwodzie grodzieńskim. W 1939 roku, nie wiem czy państwo wiedzą, że na Kresach była 23 marca pierwsza mobilizacja. W Polsce. W ten czas zabrali nam konie. Brat niedaleko mieszkał osobno. Dostał powołanie do wojska. 17 września przyszli bolszewicy. Pierwszą noc od razu pierwsze to zabrali z pastwiska konie, a swoje małe, takie stepowe konie zostawili otarte dosłownie karki do żywego mięsa, bo nie podkute konie, bo to ze stepu wzięli. Uprzęż była niedopasowana. Ja te biedne konie leczyłam. Niedługo później mieszkańcy Miratycz, w tym rodzice pani Jadwigi, zostali zesłani na Syberię. Jadwiga Rapacka musiała szybko opuścić rodzinny dom. Tak zaczęła się jej wojenna tułaczka. Pojechałam do drugiej siostry, najstarszej, która na Wilczyźnie w powiecie Postawskim mieszkała, w województwie wileńskim. Tam byłam, nie wiem, jakieś 10 dni czy 2 tygodnie, ale tam ja nie mogłam być zameldowana, więc nie mogłam długo być, bo zaraz dlaczego jestem, co. Stamtąd pojechałam do właśnie rodziny mamy, tam gdzie urodzona byłam, i pojechałam tam do wuja. Na drugi dzień rano dzwonek, otwieram, Hela, pakuj się za godzinę, pociąg mamy, bo jutro wyjeżdżacie za granicę. Uciekając przed NKWD, Jadwiga Rapacka trafiła do Warszawy. Tam była świadkiem pierwszego transportu do obozu w Majdanku. Plac Teatralny był dotąd dokumentów porwanych. W ten czas tysiące zabrali z Warszawy właśnie do Majdanka. Pierwszy transport do Majdanka. Nikomu nie honorowali żadnych papierów. Wszystko rodziny potem chodzili, zbierali, wyszukiwali, kto znalazł pod te adresy, oddawał te dokumenty. Pani Jadwiga wspomina także ocalenie przez Niemca podczas strzelaniny na ulicy Marszałkowskiej. Po bruku iskry lecą, jak strzelają. I ja przebiegam, a ten Niemiec mnie złapał za kark i wrzucił do budki. I sam stanął przed budką. Ja myślałam, że on mnie odda, wie pani, tym Niemcom. Stoję już, przebiegli Niemcy, on się nie odwrócił, tylko rękę wyciągnął, wypchnął mnie i ja poszłam do domu. Pani Jadwiga przeniosła się z Warszawy do Częstochowy. W 1945 roku wyszła za mąż za Mariana Tadeusza Rapackiego, polskiego trenera kajakarstwa, twórcę i wieloletniego kierownika Olsztyńskiego Klubu Olimpijczyka oraz Olsztyńskiego Muzeum Sportu. Niedługo po ślubie Jadwiga Rapacka wraz z mężem przeprowadziła się do Szczytna. W 1946 roku zamieszkali w Olsztynie.